Może. Nic nie jest wykluczone, tak jakby. Gdzie możemy teraz sobie pojechać? Myślę, że w Forcie Pinta. Skończymy sobie wszystkie zadania tutaj, wiecie. Tu mnie sobie ten znacznik ustawiłem. Skończymy sobie wszystkie zadania, jakie możemy w tym miejscu. A potem pójdziemy gdzieś dalej, żeby tak nie mieszać sobie, jak robimy zadania tutaj, to żeby nie łazić w tej z powrotem nieskończonej. A jakbym 10 zadań odebrał jednocześnie, to by było ciekawe w sumie też. Co ty tu masz? Tyson, myślałem, że to kobieta. Ściga się na piasku, wchodzi po mostach? Dobra. Ten regin może mnie zjeść? Sprawdźmy to. Co ty tu masz do mnie, Taylor Swift? Już z tobą nie gadam, już się nagadaliśmy, idę teraz zobaczyć, czy mnie może rekin zjeść. Spróbujmy wejść mniej więcej tak. Dziwnie ten rekin. Dobra. Tylko nie z poważnej rany. Echa. No dobra, czyli może mnie ogólnie rekin zjeść, to jest wątek z tej misji. Gdzie ja mam te misje jeszcze? No mam sporo. Da się jakieś przybliżyć tą mapę, czy coś w sensie. Odkryte obszary. Kopalnia Damaszek. Nie znam połowy koło. Nie, ja wiem tylko, że Morlan to jest to miejsce, gdzie ja jestem. Tyle mi to mówi obecnie. Chodźmy do tego drwala tam. Może mi wykuje jakieś fajne rzeczy? Nie wiadomo. Kondrat. Strach przed duchami. Ja się duchów nie boję, ja tutaj... Część mięgłej próbki rudy. Z grobowca. Daleko to jest? Niedaleko co? Chociaż na moim koniu to będzie z pół godziny jazdy. Tu jakiś karawan stoi w ogóle co? Co to jest? To pół ma. Ale ja mam inną misję trochę, tak szczerze. Ale dobra, pomóż Freight uzyskać utracone zapasy. No dobra, no to przy okazji ci pomogę, jeśli będzie. Do Valedale, gdzie jest Valedale? Fajną sowę ma, też chcę taką. No tylko muszę się odchudzić najpierw. Żeby nie wyglądać źle. Dobra, słuchaj, ja sobie rudę muszę wykopać, także poczekaj tutaj. Dobra, nie może przy... Nie mogę tutaj konia przyłodzieć. No dobra, to muszę z buta iść. Kilofi, kopiemy tutaj. Kobobom. O! No tak się kilofa nie trzyma. O Jezu, teraz to zaszalałeś. Dobra. Kopiemy ten. Nie mogę patrzeć na tą postać. Ona jest taka upośledzona z wizerunku, się wydaje. Weź odłóż ten kilof. Co ty w ręku trzymasz? Ona jest jakaś nieszczęśliwa, naprawdę. Moja postać jest pijana, każdy tutaj dawca zadań jest pijany, no weź tu się dogadaj z typami. Jej pozbieram teraz jej z tego obozu, co zgubiła itemy. Dłuższy czas tego iść nie może sobie sama tego pozbierać, bo ją nogi bolą. Nie interesuje mnie, co to jest, ja to chcę pozbierać, więc spokój, nie? Daj mi w spokoju sobie pozbierać. Co na komputer zgubiła, co to stoi? Dziurkacz, kurde, po co ci dziurkacz? Larw? Dobra, sama sobie robaki będziesz żarła. Co to jest? Skóra? Czyja to skóra? Seryjny zabójca jakiś to jest? Co to jest? Oj, książkę zgubiła, w powietrzu ją upuściła i tak została. No dobra, mamy już wszystko chyba. Powinno wystarczyć jej, żeby wypad robić stąd i nie wracać. Kolejne zadanie masz? Nie, no dobra, no to kiedy indziej z tobą pogadam, teraz nie mam czasu, muszę Kowalowi przynieść rudę czegoś tam. Ametystu, żeby mi podkowy wykuł czy coś tam. Nie wiem jak ona... Jeszcze morduje mojego konia. Zobaczcie co ona robi. Trzyma mu kilof przy gardle, że ma jechać. No co to jest za postać upośledzona? No, nie chce nią grać, pijana jakaś. Baba, kurde, konia maltretuje, oby ją pały złapały. Jak najszybciej, bo to kurde zagrożenie jest dla całej wioski. Jak gdzie taki psychopata, co konia chce podduszać kilofem. Jezu. Typo stoi na białym koniu, no ale na rycerza to on nie wygląda za bardzo.
Dobra, strach przed duchami. Wykuj mi konia, a nie. No się wykuj mi konia, kurde, co ja gadam. Wykuj mi podkowy jakieś, a nie. Zaś na plaży. Czemu, jak on mógł je zgubić tutaj gdzieś? Bez przesady. Ile on tych gwoździ upuścił? Przecież to jest cała plaża w gwoździach. Tutaj można sobie nogę przebić na każdym kroku. 1 na 8. Do wody wejdziesz, już masz nogę przebitą. No nieźle. Niezłą zabawę zafundował tam dzieciom z tego. W ogóle są dzieci? Chyba nie, tu tylko dorośli się chodzą. Bo to nie jest miejsce dla dzieci, jak tutaj konie się, żeby jechały, to się je kilofem popędza. Tylko ta wygląda na dość normalną. Taka babcia trochę fajna ci wydaje. Taka co ci dam da. Przyjedziesz do niej i ci da jakieś szarlotki czy coś. Tylko pewnie śmierdzi koniem zjedą, bo to przecież obok stajni, no to tam latuje cały czas. Ciekawe jak to jest mieszkać tak dosłownie obok stajni, cały czas czujesz ten zapach, kurde. Konia. Dostałem kurtkę, fajnie, przynajmniej on o mnie dba. Tylko odłóż ten kilof, co ci jest? Co jest do mnie tak? Ty fajna kurtka. Padok? Jak, co? Kurtka padok. No dobra, mogę sobie założyć kurtkę padok. Wygląda spoko całkiem. Teraz sobie wjedziemy tam chyba, w tamtą stronę drugą, nie w tą co teraz jadę. Przypuszczam co mam z tymi dyskami zrobić, ale nie mam pojęcia co mam zrobić z gwoździami. Włosy mi przelatują przez kurtkę tak by the way. Co ty tu masz? Tu mogę sobie kupić u ciebie deski. Remont mostu, czyli... No chyba tak to będzie wyglądać, że muszę po prostu te deski co mam tutaj położyć tutaj, prawda? No nie wiem, ale ten naprawa mostu to tu będzie trwała chyba 10 lat, przecież jak ja mam kładę tu te deski, one i tak praktycznie nie zmieniają nic. To jest taki 1, 2, 3, 4, no tu jest 10 desek przynajmniej leży. Jeszcze zostało 40 chyba. Tak. Dobra, może nie przesadzajmy, dał 25 ogóle. Ten most się buduje tak, że ona kładzie 4 deski, potem je zrywa i kładzie kolejne 4. To jest naprawdę specjalista chyba. Cieszę się, że mogę taką postacią grać. Po co te gwoździe? Może to na gwoździe jest? A, gwoździe. Dobra. Lepsze są deski niż te gwoździe chyba. Czemu moja postać jest taka gruba i brzydka? No naprawdę, żal mi trochę, bo była ładna, fajna postać, a zrobili mi takie gówno z tego. Teraz młotek trzyma, jakby była upośledzona jakaś. Co to jest za kraina dziwna? No zobaczcie, jak ona ten młotek trzyma. Ona wali młotkiem, kurde, w drugą stronę. Nie to, co się wbija, tylko to, co się wyjmuje gwoździe. Ona jest jakaś specjalna, naprawdę. Nie wiem, nie mogę patrzeć na to, co ona robi, ale mamy już połowę mostu, prawie połowę mostu. Dobra, jeszcze cały czas wybija gwoździe w jedną deskę, to jest... Jeszcze się nie mogę ruszyć teraz. O, fajnie. Przebiegniesz się, też się to dobrze zrobi. Nie musisz cały czas łazić na tym koniu. Mogę sobie coś kupić od niego może? Kiedyś to zbudujemy, ale nie wiem jeszcze kiedy. Jakiś clown stoi, ale paskudny jest. Tu mam gwoździe, tu mam deskę. Ile jest za jedną deskę? 200 za deskę? A nie, to jest za 5 desek. Dobra, to pójdzie jeszcze jakoś. U niego mam jakąś misję poboczną. Może on mi da deski i sobie mógł sobie zbudować to tak dalej. To już jak on mi da deski, to... No, użyj narzędzi, ciężarówki, piła, potem pytaj. Zarobić deski, zrób to, podnieść kłody zapuszczone. Poradzę sobie na spokojnie tutaj. Jeszcze są sygnały, także... Dobra, bierz tą dechę. Ładuj na konia. Ale mogło być więcej, no bo jak ona równowagę utrzyma z takim obciążeniem, przecież to jest za chwilę pospana. Jesteś jakaś nieszczęśliwa w ogóle, widziałaś swoją mordę. Ta piła jest większa ode mnie, ty się za chwilę skaleczysz kobieto, rękę sobie urwiesz. Albo konia pod... Koniu zaraz coś zrobi. No zobaczcie no. Jezu, jak to wygląda dziwnie, to, przecież jak to się trzęsie, no to będzie dziurawa ta wioska chyba. Jeszcze to co ona robi? Co? Jak ona tą deskę wystrugała? Przecież ona tylko po środku jeździła, ona jest jakaś specjalna... O co chodzi z tą? Teraz wrzuca do ścieków tą deskę, co jest? Tu masz deskę jeszcze, czemu ty postawiłeś? Nie możesz ręcznego zaciągnąć? Piękna, jestem piękna. Kurde, dziękuję panu bardzo. Ale widział pan moją mordę?
Mam 5 desek ogólnie. Włosy mi dalej prześwitują przez kurtkę. Nie wiem, czy to jest błąd u mnie, czy błąd w grze, ale wydaje mi się, że to jakaś gra jest lekko zacofana. Nie, żebym hejtował ją, bo jest całkiem... Bo mi się całkiem fajnie w to gra. Ale... No wiadomo. Dobra, zrywaj te deski i kładziemy nowe. Super. I w nieskończoność budujemy mostok dzisiaj. Ile czasu ja to nagrywam? Zaraz sprawdzę, czy uda nam się jeszcze jakąś misję skończyć, czy... To już będzie koniec. To jest dobre pytanie. Właśnie tego konia. Nagrywam już 30 minut, także wydaje mi się, że... Wait. Co to jest? Wspólna chwila, ze. Dobra, także na tym momencie wydaje mi się, że możemy zakończyć ten odcinek. Czuję się dziwnie tą postacią. Zobaczcie, jak ona jest paskudna. Nie wiem, może tylko mi się tak wydaje, bo... No ale dobra. To by było na tyle. Także dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i myślę, że jeżeli wam się spodoba ten film, to może nagram tym pasztetem kolejne filmy ze Star Stable.